Pragnienie życia w Bogu. Człowiek jest naprawdę tylko tym, kim jest przed Bogiem. Jakość jego życia zależy od tego, w jaki sposób odpowiada na Boże dary i w jaki sposób zbliża się do Niego na drogach swego życia. Jego egzystencja związana jest ze sposobem przyjmowania tego, co go spotyka i czego doświadcza. Jak znosi smutek czy radość? Cierpienie czy pomyślność, chorobę czy zdrowie. Bóg ciągle staje przed człowiekiem w tym, co on aktualnie przeżywa, zapraszając go jednocześnie, aby coraz bardziej wzrastał w nim, coraz bardziej ogarniał go swoją świadomością i zarazem coraz bardziej czuł się przez niego ogarniany. Idąc przez życie, człowiek wierzący odkrywa, że Stwórca nieprzerwanie mu się daje. Kieruje do niego swoje słowo, dzieli się z nim swoją mądrością, dając mu zarazem udział w swoim boskim życiu. W zamian pragnie, aby człowiek coraz bardziej otwierał się na niego, aby dostrzegał jego pełną miłość, obecność, także w trudnościach, w słabościach czy chorobie. Bóg chce, aby człowiek poddany Jego miłości, zwracał się do Niego, jak czyniła to Maryja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział pierwszy, werset 38. I nawet wtedy, kiedy człowieka nawiedza cierpienie. Stwórca pragnie, aby uszlachetniało ono duszę, aby wydobywało się z niego to, czego wcześniej nie miał lub o czym zaledwie wiedział, że to posiada. Cierpienie, które dotyka wierzącego, kiedy zostaje przez niego przyjęte, jest niczym duchowy poród. On również jest bolesny, jak bóle dla rodzącej kobiety. W niej też jest sporo lęku, przed tym, co nastąpi, jak przebiegnie poród, czy wszystko ułoży się dobrze, i czy dziecko urodzi się zdrowe. Nierzadko lęk jest tak mocny i długotrwały, że oddala od kobiety pragnienie posiadania dziecka. Lecz kiedy kobieta daje się pokonać lękowi, rezygnuje z życia, podważa to, co jest dla niej naturalne. Czyli bycie nosicielką życia, bycie matką, można również zrezygnować z bólu, można starać się uciec od niego albo go unikać. Czy to jest możliwe? W zasadzie nie ma takiej możliwości, bo uciekając przed bólem, człowiek ucieka tak naprawdę przed życiem albo neguje jego rozwój. Wszak nie da się uwolnić życia od cierpienia. Jest również taki ból, który życie rozwija, zmienia, doskonali. Doświadczenie tego rodzaju cierpienia prowadzi do nowych narodzin. W rozmowie z Nikodemem Jezus mówi właśnie o potrzebie powtórnego narodzenia się. Nikodem jest zdumiony, kiedy to słyszy. Nie wierzy własnym uszom, dlatego pyta Jezusa: Jakże to się może stać? Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, werset 9. Słyszy więc odpowiedź Jezusa: To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci, trzeba Wam się powtórnie narodzić. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wersety od 6 do siódmego. Owo powtórne narodzenie, o którym mówi Jezus, może przybierać różne formy. Może dokonywać się przez cierpienie fizyczne lub duchowe. Może być uczuciem opuszczenia czy osamotnienia, utratą sensu tego, kim się jest lub co się robi. Przyjęte na modlitwie, bo tylko wówczas można je zaakceptować, cierpienie zaczyna rodzić życie. Jest początkiem nowego sposobu egzystencji. Jej nowej jakości, która kształtuje się na innym, wyższym poziomie. I niezależnie od swojej formy przeżycie to posiada wiele wspólnego z przeżywaniem nocy ducha, o którym piszą mistycy. Z doświadczenia cierpienia, przyjętego z miłości do Boga, wierzący nigdy nie wychodzi taki sam. Zawsze zostaje przezeń przemieniony. Na wszystko patrzyła oczami Boga. Odczuwam wokół przykre warunki. Tych przykrości przeważnie same sobie najwięcej wytwarzamy. Przez brak zrozumienia. Uznania we wszystkim woli Bożej. Każda z osobna z tego źródła czerpie kielich goryczy. A od niej zależy zamienieni w uzdrawiającą krynice. Modlę się i modlić będę. Wiele nad tym cierpię, bo jakąż to jest cechą zakonu bardzo smutną. A zakon to raj na ziemi. Pisała matka Kazimiera do siostry Łazowskiej. Wielokrotnie w listach, przemówieniach, w historii Matka Gruszczyńska odkrywa wielką prawdę wiary. Mówi ona, że ci, którzy przebywają z dala od Boga, którzy nie idą z nim przez życie, nie proszą go o głębsze zrozumienie tego, co ich spotyka, przeżywają z trudnością wydarzenia, które ich dotykają, a których sensu nie są w stanie dostrzec i zrozumieć. Brak im Bożego światła do odczytywania w pełni sytuacji egzystencjalnych. Ale również ci, którzy starają się patrzeć na wszystko oczami wiary, doznają trudności. Nie zawsze bowiem potrafią odkryć głębszy sens tego, co niesie życie. Codzienność przynosi także wierzącym wiele bolesnych doświadczeń, lecz oni się z tego powodu nie załamują, nie tracą nadziei. Ufają mocno, że w nich wszystkich nadal obecny jest miłosierny. I wszechmocny Bóg. Muszą jednak walczyć o takie przekonanie, bowiem pokusa zwątpienia jest realna. Zły duch czyha, aby zasiać wątpliwość w sercu człowieka. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Pierwszy list św. Piotra. Rozdział piąty, werset ósmy. Dlatego matka Kazimiera modli się i modlić będzie, aby odkrywać we wszystkim obecność Boga i zawsze pełną miłość do człowieka, zarówno kiedy spotykają Go rzeczy dobre, jak i kiedy nawiedzają Go przykrości. I im przychodzi to trudniej, tym większe podejmuje starania, aby nie zwątpić. Od Boga i Jego miłości nie oddalić się. Nawet w sytuacji po ludzku beznadziejnej, matka Kazimiera oddycha mocną nadzieją. Pod koniec życia, w liście do mecenasa Waleriana Strzałkowskiego, radcy prawnego Zgromadzenia, pisanym 19 sierpnia 1927 roku, Matka Gruszczyńska ukazuje nieco swe wewnętrzne zmagania. Dzieli się z adresatem pragnieniem odkrycia i przyjęcia woli Bożej, bo wyłącznie On, Bóg, wie najlepiej i najpewniej prowadzi duszę wierzącą. To już czwarty tydzień letniska. Szczerze mówiąc, nie idzie ku lepszemu. Siły nikną. Z wyjątkiem kilku dni po przyjeździe tutaj. Od pierwszego bieżącego miesiąca prawie stale w łóżku. Trzy razy byłam w naszej bazylice. Jeśli na dniach nie będzie zwrotu ku lepszemu, to zapewne prędzej wrócę niż miałam w projekcie. Wola Boża niech się stanie, a będzie dobrze. Widzieć zawsze i we wszystkim obecność Boga. Nie wątpić w nią, nawet w sytuacji najbardziej trudnej. To wyzwanie, jakie stawia wiara, która jest zarazem gotowa udzielić odpowiedzi, kiedy jest pytana. Matka założycielka, jak wynika z treści listu, chciała powrócić do Warszawy pod warunkiem, że nastąpi poprawa zdrowia. Ale, ponieważ poprawy nie było, musiała pozostać w Kozienicach. Co sprawiło, że zgodziła się na to bez szemrania, bez wyrzutów? Skąd wzięła siłę, aby przyjąć swoje dolegliwości? Ona sama udziela nam odpowiedzi. Pisze, że siłą dla niej była modlitwa. Z modlitwy czerpała odwagę i nadzieję. Ona była dla niej niewyczerpanym źródłem światła. Na modlitwie rozpoznawała Bożą obecność w tym, co ją spotkało, i siłę do przyjmowania Jego woli. Modlitwa ciągła i intensywna pozwalała matce Kazimierze, jakby zanurzyć się w Bogu, i sprawiła, że odtąd żyła już nie ona sama, ale żyła w Nim. Taki był warunek. I jednocześnie efekt modlitwy. Odtąd rozumiała więcej. Mogła dostrzec głębszy sens swojego życia i tego, co działo się wokół niej. Także cierpienie przestawało być już tym samym tylko cierpieniem i stawało się środkiem, narzędziem, drogą do Pana, do bliskości z nim. Na modlitwie matka Kazimiera. Omawiała z Panem to, co było dla niej rzeczywiście ważne. Razem z nim zaglądała w swoje serce i umysł. Analizowała swoje emocje, lęki i pragnienia. Swoje życie, sytuacje, które spotykały siostry cierpiących, bolesne historie ludzi z przytuliska. Matka Kazimiera omawiała najpierw z Bogiem na modlitwie, aby następnie komunikować swoim siostrom. Jego wolę. Wchodziła w świat kontemplacji. Czym jest kontemplacja w życiu osoby wierzącej? Święta Teresa odpowiada, że kontemplacja myślna nie jest niczym innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem w przekonaniu, że on nas kocha. Dusza oddająca się kontemplacji szuka tego, którego miłuje dusza moja, czyli Jezusa, a w nim Ojca. Jego pragnie dusza. Przebywać chce w Jego bliskości. Jego tylko pragnie uwielbiać i dla niego wyłącznie żyć. A wszystko z tego powodu, że go bardzo miłuje. Katechizm Kościoła katolickiego. Powie też, że kontemplacja jest modlitwą dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza się na przyjęcie miłości, jaką jest kochany i chce na nią odpowiedzieć jeszcze bardziej kochając. Jest on jednocześnie świadomy, że miłość, którą odwzajemnia się Bogu za miłość od niego otrzymaną, jest również miłością otrzymaną, miłością, którą Duch, Rozlewa w serce wierzącego, wszystko bowiem jest łaską od Boga. Jednym słowem, dusza oddająca się kontemplacji, powierza się pokornie w ręce Boga, czuje się uboga i słaba, szukając w Bogu mocy i duchowego bogactwa. Zaś drogą do tego jest postępujące zjednoczenie się z Jego umiłowanym synem. Kontemplacja jest najbardziej intensywnym czasem modlitwy. W trakcie modlitwy kontemplacyjnej, człowiek jakby wyrzekał się własnego ja, wpatrując się intensywnie w oblicze Jezusa. Spojrzenie Zbawiciela oczyszcza myśli, oświeca oczy serca modlącego się i uczy go widzieć wszystko w świetle Bożej Prawdy. Wierzący, jest zauroczony jego ogromnym, po ludzku wręcz pojętym współczuciem dla wszystkich ludzi, także dla słabych, poranionych poprzez życie i błąkających się po bezdrożach egzystencji. Kontemplacja kieruje również wzrok na tajemnicę życia Chrystusa. W ten sposób uczy wewnętrznego poznania Pana, by go coraz bardziej kochać. I iść za nim, powie święty Ignacy Loyola, cytowany przez katechizm. Kontemplacja wprowadza osobę wierzącą w komunię, wspólnotę miłości z Bogiem. Dusza kontemplatyka pozwala Najwyższemu, aby to On kształtował jej wnętrze i czynił je na swoje podobieństwo. Doznaje wówczas czegoś, czego wcześniej nie doznawała, o czym wcześniej nawet nie wiedziała. Czy wręcz czego sobie nawet nie wyobrażała, że może istnieć? Święty Paweł dzielił się tym doświadczeniem z wiernymi w Koryncie, kiedy pisał: Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie rzeczy. Przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, werset dziewiąty. Dusza kontemplująca podąża ku Bogu pod wpływem poruszeń Ducha Świętego, który jest całkowicie inny, a zarazem przebywający w duszy człowieka, w całym jego życiu. Jest obecny w jego radościach i smutkach, w chorobie i cierpieniu. W jego pragnieniach i tęsknotach, ten rodzaj bliskości z Bogiem, przeżywała matka Kazimiera. Jezus cię woła: Idź za tym echem, wróć z drogi, na którą cię szatan wprowadza, a spotkasz Jezusa. On tu czeka, nawołuje, prosi, nagli. Wróć, pociesz serce jego, on cię przytuli, uspokoi, pobłogosławi. Ufaj, nie zginiesz. Dzieliła się swoim przekonaniem z siostrą Heleną, zachęcała ją do pójścia za Bożym echem, ponieważ sama poszła za tym głosem. I nie pobłądziła. Dzieli się więc z siostrą Władzińską tym, czego sama doświadczała i ciągle doświadcza, czym żyła i co nadal strąską pielęgnuje czyli niezwykle intensywną komunią z Jezusem. Bardzo pragnęła Boga. Matka Gruszczyńska bardzo pragnęła słuchać Boga. Być całkowicie dla niego. Matka specjalnie akcentowała wszystko, dla Jezusa. Bo ona we wszystkim cała była Bogu oddana. Tak jak w domu Nazar. Wszystko było dla Jezusa. Ale ona to robiła przez Maryję i przez Józefa świętego. Wszystko, wszystko. Dlatego cała jestem Twoja każe wygrawerować na obrączkach ślubów wieczystych. Tak zeznawała po śmierci matki jedna z sióstr zgromadzenia, siostra Celestyna Wiznerowicz i dodawała jeszcze Nasza matka założycielka nie była sentymentalną, ckliwą, ale była subtelną osobą. Ta matki subtelność łączyła się z pokorą, Pokora z mądrością, a to wszystko okryte ujmującą prostotą. Myślę, że tylko dusze bogate Bożą miłością stać na taką franciszkańską prostotę. Oczy matki założycielki były dla mnie kopalnią, księgą. Patrzyłam w te oczy, gdy udawała się na modlitwę i gdy powracała z niej. Patrzyłam w jej oczy, gdy upominała. Gdy pouczała. Patrzyłam, gdy cierpiała. Patrzyłam, gdy miała zmartwienie. Matka Kazimiera jaśniała na zewnątrz tym duchowym światłem, które otrzymała od Jezusa, kiedy kontemplowała jego oblicze. Wkładała wiele wysiłku, aby spotkać żywego Boga w tym, co działo się w jej sercu i wokół niej. Podejmowała wysiłki, aby go spotkać, poznać jego zamiary względem siebie, przyjąć je i gorliwie wypełniać. Była gotowa podejmować tego rodzaju wysiłki, kiedy była w domu rodzinnym, kiedy umierało jej rodzeństwo, kiedy odchodziła do Boga jej mama, kiedy pojawiały się trudności ze zdobyciem wykształcenia. Pytała o wolę Bożą. Kiedy spotkała ojca honorata, chciała wówczas od człowieka, od ojca koźmińskiego, usłyszeć odpowiedź na pytanie: co czynić? Gdzie pójść? Kapucyn nie udzielił jej jednak, zapraszając, by zwróciła się po nią do Ducha Świętego. I odpowiedź przyszła. Światło, które otrzymała, Pomogło jej rozeznać drogę życiową powołania. Odtąd nic już nie było takie jak dawniej. Chociaż matka Kazimiera doświadczyła obecności Boga w tym, co niosło życie, nie przestawała pytać. Radziła się go w sprawach związanych z zarządzaniem przytuliska i przy organizowaniu wspólnoty sióstr cierpiących. Nigdy nie oddaliła się od niego. Nigdy o nim nie zapomniała, a z upływem czasu Bóg stawał się dla niej coraz ważniejszy, stawał się wręcz jedynym przyjacielem jej duszy. Jednak matka najbliższych spotkań pana doświadczała w swojej słabości i cierpieniu, jakie niosła ze sobą przewlekła choroba i sytuacje życiowe. Ból, różnorakie trudności, były dla niej jakby duchowym przeżywaniem pustyni. W nich szukała i spotykała Boga. Był on konieczny, aby się nie poddać sile cierpienia, nie zwątpić w Bożą miłość i w sens tego, z czym codziennie się zmagała. Trudności życia uwalniały Matkę Kazimierę od wszelkich ziemskich przywiązań. Gdy walczyła z pokusami, które podsycają ludzki egoizm, do szukania uznania, Sławy, wdzięczności, wysiłki te nie oddalały jej od Stwórcy, ale jeszcze mocniej pozwalały jej wejść w intymność z Nim. Szukając we wszystkim Boga i Jego woli, Matka odkrywała w pełni siebie i sens wszystkiego, co działo się wokół. Dzieliła się swoją mądrością z siostrami. Całym sercem ślewam życzenia ale nie śladem Ducha Świata, lecz wedle Rady Chrystusowej. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a reszta przydaną wam będzie. Najpewniejszą zaś drogę ku temu ukazuje wam ubożuchne Dzieciątko Jezus. Idźcież więc do tej świętej kolebki. Wpatrujcie się, ale nie okiem, Lecz sercem, aby umiłować ten wzór życia. Tak pisała do swoich duchowych córek w życzeniach na Boże Narodzenie 1920 roku. Zapraszała je do uwolnienia się od wszystkiego, co może trzymać na uwięzi ich duszę, i nie pozwala kroczyć, lub spowalnia je w drodze do Chrystusa. Matka zachęca siostry aby pozwoliły prowadzić się Bogu tam, gdzie On chce, bo to jest jedyna słuszna i dobra dla nich droga. Jednym słowem prosi je, aby nie zaniechały, nie zerwały z chęcią bycia blisko, coraz bliżej Jezusa. Jej głębokim życzeniem jest, aby powierzały Mu siebie, swoje troski i zmartwienia, swoje niepokoje, i swoją tęsknotę za dobrem. Teologia uczy, że nie tylko człowiek zbliża się do Boga, nie tylko dusza podejmuje wysiłki związane z podążaniem drogą do Jezusa, ponieważ to Bóg jako pierwszy obdarza człowieka miłością, on też jest pierwszym, który wyrusza mu na spotkanie. Miłość Boża jest uprzedzająca. Bóg zawsze. Wychodzi naprzeciw człowiekowi. Nawiedza go w miejscu pracy, w chorobie, cierpieniu, w sytuacjach zmagania się z pozornym brakiem sensu w tym, co człowiek przeżywa. Bóg chce być z człowiekiem w każdym miejscu, gdzie ten toczy walkę o lepsze, bardziej szlachetne życie. Lecz Bóg nie tylko chce być w miejscach życia człowieka. On pragnie też, aby człowiek wychodził mu na spotkanie we wszystkim, co mu dolega, aby był przed nim autentyczny i szczery, nie ukrywał niczego ani tego, co go boli, ani tego, za czym tęskni. Tak czyniła też matka Gruszczyńska. Idąc na spotkanie z Bogiem, zabierała w świat kontemplacji wszystko, kim była i co leżało jej na sercu. Z czym sobie nie radziła, lub co nadal było dla niej źródłem trudności. Wolałabym nie czytać tego, bo już wiele przeszłam. Dalej, moja droga, co Maria Olszewska. Radźcie, naradzajcie się i zaradzajcie. Bez zwrotu do mnie, bo bezradna inaczej było zdecydowane. Wszystko przewrócone, jako wiesz. Cóż ja mogę zrobić? Modlę się o pomoc Bożą i Bogu was oddaję. Pisała w liście do siostry Magdaleny Łazowskiej, swojej wikarii. Zadziwiające jest jej przejście z trudności, o których czyta w korespondencji, do bliskości z Bogiem. I ufnego powierzenia się jego świętej woli. Matka Kazimiera nie chce niczego zachować dla siebie, niczego rozważyć swoją mądrością. Wyrażając swą słabość, pokazuje jednocześnie, gdzie jest źródło jej mocy. To właśnie u Boga czerpała tę moc, dzięki której z mądrością prowadziła w życiu tak owocnie i tyle różnych dzieł. Byłby zatem w błędzie ten, kto by sądził, że matka była rzeczywiście bezradna? Nic z tego. Ona tylko bez wcześniejszego radzenia się Boga niczego nie podejmowała, o niczym nie chciała decydować. Z ciemności do światła. Cierpienie wyniszcza człowieka, czyni go słabym i zależnym od innych. Od Boga i ludzi. Jeżeli wcześniej zamierzał liczyć na siebie, na swoje możliwości intelektualne czy materialne, wraz z doświadczeniem bólu przestaje to czynić. Staje się pokorniejszy. Zmuszony jest do rezygnacji ze wszystkiego, co dotychczas uważał za wyłącznie swą własność, nad którą w zupełności panuje. Jeżeli dotąd sądził, że jest mocny, i niezależny. Wraz z pojawieniem się cierpienia zostaje odarty ze złudzeń. Odkrywa, że jest słaby i słabnie coraz bardziej. Zmaganie wynikające z choroby lub innych dolegliwości odsłania przed człowiekiem bolesną prawdę o kruchości życia i jego zależności od otaczających go ludzi. Przypomina mu że tak naprawdę jest żebrakiem cudzej miłości, wsparcia, lecz nade wszystko jest żebrakiem Bożej łaski. Tylko bowiem Bóg jest w stanie przyjść mu z pomocą, jakiej rzeczywiście potrzebuje. Bóg nie tylko zbliża się do cierpiącego z darem uzdrowienia, lecz nade wszystko z łaską zrozumienia sensu tego, co go spotyka, czy też nadania głębszego sensu temu, czego doświadcza. W istocie Stwórca wyprowadza cierpiącego z ciemności do światła, a przez to czyni go na powrót silnym, lecz jakby na innym, wyższym poziomie duchowym od tego, na którym przebywał dotąd. Nie następuje to jednak od razu w mgnieniu oka. Najpierw cierpiący przywdziać musi szatę pokory, musi prosić Boga. O łaskę przyjęcia Jego woli, stać się posłusznym. Pójść musi śladami Jezusa, który, jak uczył święty Paweł, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie. Uznany za człowieka, uniżył samego siebie. List do Filipian, rozdział drugi, wersety 6 i 7. Cierpienie jest rodzajem nocy, duchowej, społecznej, emocjonalnej. W osobie cierpiącej owa noc rodzi poczucie opuszczenia, beznadziei i osamotnienia, uczucie bycia zbędną nikomu niepotrzebną. W efekcie zanikają jej dotychczasowe pewności, jeśli takie miała. Odchodzą w zapomnienie posiadane przez nią materialne czy ludzkie zabezpieczenia, a nawet jeśli nie znikną całkowicie, wyraźnie osłabną. Oddalają się. Doznając słabości, człowiek zaczyna oczekiwać pomocy od innych. Czuje się nie tylko zdany na nią, ale jawi się ona przed nim. Jako jedyna rękojmia na lepsze jutro. Noc, której doświadcza cierpiący, posiada wiele wspólnego z nocą duszy, o której mówią mistycy. Jej również bliska jest pozorna bezsilność, niemożliwość dokonania zmian. W tym, czego doświadcza, dusza chce widzieć głębszy sens, chce dostrzec obecność Boga, którego miłuje lecz przychodzi jej to z trudnością. Żegna się zatem ze wszystkim, co było jej drogie, co doznała, co kochała, nad czym w swoim mniemaniu panowała. Rezygnuje ze wszystkiego, pozwalając, aby odtąd jedynym jej skarbem był Bóg. Pisarze mistyczni uczą, że noc duszy jest rodzajem bierności. Jest ona odczuciem ogromnej przewagi Bożego działania nad człowiekiem. Potęga Boga wydaje się tak wielka i tak przemożna, że dusza, nawet bardzo zaangażowana w życie, czuje, jakby była bierna. Odnosi wrażenie, że nic nie robi i nic zrobić nie potrafi. Czuje, że jej działanie, nawet wielkie i twórcze, wprost niknie w obliczu działania Boga. Lecz jest to tylko bierność pozorna. Odczuwa ją wyłącznie dusza bezgranicznie zakochana w Bogu miłości. Taka dusza żyje w głębokim przekonaniu, że Bóg wie i robi wszystko. Ona natomiast nie robi nic. Takiego stanu doświadczała także matka Kazimiera. I chociaż nie pozostawiła po sobie żadnego dzienniczka duchowego, żadnej systematycznej wykładni nocy duszy, wiele z mistycznych doświadczeń obecnych jest w jej korespondencji oraz w innych jej pismach. Jak również w świadectwach tych, którzy ją znali. Doświadczała nocy ciemnej, w odkrywaniu woli Bożej, ale także w odczytywaniu Jego działania względem osób jej bliskich. Pisała do siostry Magdaleny: Moja droga, wiadomość o Teofilii podcięła mnie. Ledwo troszeczkę odzipłam po przejściach towarzyszących wyjazdowi to nowy grom. Modlę się. Ile umiem. Nic sobie nie wyrzucam, bo wszystko miała ku pomocy. Czyż matka Kazimiera nie mówi tutaj o jakimś szczególnym rodzaju nocy? Jest to z pewnością noc pozbawiająca pełnego zrozumienia sensu tego, co dzieje się wokół, ale jednocześnie w jej słowach widoczna jest siła zawierzenia Bogu, który wie lepiej. I działa skuteczniej. Jej biografka, siostra Wiktoria Bursiak, napisze później, że pan, który wołał ją do wyższych celów, coraz bardziej opanował jej serce i przygotował wybranej swej drogę. Tę królewską drogę swego krzyża, by po niej wstępowała na wyżyny miłości. Zdanie się na Boże działanie. Zupełne zdanie się na działanie Boga było czymś stałym i naturalnym w życiu matki Kazimiery. Dzieje się tak z każdą duszą mistyczną, zanurzoną w kontemplacji Boga. Pełna miłość do najwyższego odczuwa mocno Jego pomoc w noc ciemnej. I chociaż dusza sądzi, że jest niezdolna do niczego i że wszystko robi za nią Bóg i jest tymczasem odwrotnie. Bóg wymaga od niej jedynie, aby mu ofiarowała ufnie to, co ją spotyka. Może już tylko się modlić, Panu pozostawiając całą resztę. I tak właśnie zachowuje się matka Kazimiera, polecając Bogu siebie i problemy, które trzeba rozwiązać. Nie lekceważy tego, co słyszy, nie odżegnuje się od swoich obowiązków, nie podważa swojej tożsamości, nie tęskni za jakimś mglistym ideałem. Nic z tego. Trwa na stanowisku, prosząc jedynie Boga, aby wyszedł jej naprzeciw na pustyni, na której się znalazła i przygarnął ją z całą jej słabością. Dusza zabiera na spotkanie z Bogiem całą siebie. Dusza, jak pisze matka Gruszczyńska, modli się wówczas, ile umie. Całą resztę powierzając Panu. Czyni to dlatego, że wierzy coraz mocniej często nawet przez łzy, że wyłącznie On może wszystko, że tylko Jego stać, aby odmienić na lepsze. Każdą trudność. Wszak wiara mówi jej, że jest Bogiem pełnym dobroci i że to, co zaplanował dla duszy, będzie dobre. I chociaż cierpi, dusza żyje wielką ufnością w Panu, trwając, strzeże wiernie tego, co przeżywa, czym jest napełniona. Niczego nie chce stracić, powidzi w tym obecność kochającego Boga. Czyż nie taki właśnie ładunek duchowy zawierają słowa życzeń, które założycielka kieruje do siostry Anny Grzesiak? Kochanej siostrze, przy imieninach życzę dużo łaski Bożej, a żeby otrzymać dużo, to trzeba pilnować się, aby danej łaski nie stracić. Łaską, łaskę pomnażamy. To same odczuwamy, jeżeli pracujemy nad życiem wewnętrznym. Jak to wtedy nam jasno, błogo, jaki spokój w duszy. Takie momenty każda przechodzi i powinno nas to zachęcić do czuwania, pokonywania siebie, mówiąc: wszystko dla Pana Jezusa. Ta myśl doda nam siły. Do zwycięstwa nad trudnościami. I tego Ci z serca życzę. Był rok 1925, dwa lata przed odejściem Matki do Pana po nagrodę wieczną. Doznając trudności, borykając się z czymś, czego w pełni nie rozumie, lecz na co się zgadza, Matka Kazimiera oddala się od błędnego pojmowania Boga. I zbliża się do jego prawdziwego oblicza, jakby przechodzi z ciemności do światła. I chociaż nie znajduje wielkich przyjemności w modlitwie, to jednak nie przestaje się modlić. Nie doznaje wielu lub wręcz żadnych duchowych pociech, co jednak nie oznacza, że przestaje ufać w bliskość i miłość Boga do siebie. Przeciwnie. Ufa tym bardziej i tym mocniej. Tą właśnie mądrością dzieli się między innymi matka Kazimiera z siostrą Marią Rabę. Bywa i tak, że mimo naszej gorliwości, nie ma tej pociechy wewnętrznej, nie odczuwa się obecności Bożej. To są zwykłe przejścia duszy. Czasem Bóg Doświadcza wiernych sług swoich. Ale jeżeli my wszystko z siebie zrobimy, to sumienie spokojne. Modlitwa wtedy jest dobra i przyjdzie chwila pociechy. Dobrze, że się nad tym zastanawiasz. Jest nadzieja, że i praca wewnętrzna będzie. O to się staraj. Modlitwa. To grunt naszego szczęścia. Przepiękne świadectwo duszy mistycznej, zanurzonej w kontemplacji Boga, którego widzi i kontempluje także w cierpieniu. Jakby nowe narodziny. Dusza mistyczna mocno ufa bo wie, że Bóg nie żąda więcej nad to, co możemy. Tym doświadczeniem dzieliła się matka Kazimiera z siostrą Józefą Żychlińską. Pozwalając się prowadzić Bogu, dusza matki Gruszczyńskiej zdobywała coraz rozleglejszą wiedzę na temat rzeczy ukrytych i wchodziła powoli w świat rzeczy niewidzialnych. Wymagało to jej ustawicznej pracy, samozaparcia, a nade wszystko postawy pokory. Doświadczona na drodze kontemplacji, matka założycielka radziła później siostrom, jak postąpić na drodze doskonałości. Uzyskać pokój to nie jest tak łatwo to praca nigdy niewykończona. A im głębiej wchodzimy, tym większa kopalnia. Przez ciężką pracę do wielkich skarbów. Środkami do osiągnięcia są przede wszystkim modlitwa z wiarą i ufnością, następnie wytrwałość przy ustawicznym zaparciu się siebie. Nie dociekaj swych racji. Ulegaj pokornie do Bożemu, Wasz słowa, ograniczaj się w mowie, a więcej znajdziesz czasu na rozmowę z Bogiem. Tam jedynie szukaj szczęścia i na pewno znajdziesz. Tak pisała do siostry Leokadi Habich, ale nie tylko do niej. List potwierdza jedynie prawdę, że w analogiczny sposób radziła każdej pobożnej duszy. Wszak dla wszystkich czerpała wskazania z jednego źródła, którym była jej duchowa mądrość. Poddając się Bożemu prowadzeniu, jak uczył kiedyś święty Grzegorz z Nisy, żyjący w IV wieku, autor klasycznego dzieła mistycyzmu chrześcijańskiego. Alegoryczne objaśnienie żywota Mojżesza. Dusza, oddana kontemplacji, przechodzi stopniowo przez wszystkie etapy rozwoju duchowego, podążając coraz wyżej, spragniona coraz mocniej bliskości Boga. Zostawia za sobą wszystko to, co jest do osiągnięcia przez naturę ludzką, aby móc kosztować słodyczy Utajnionych w boskich pałacach. I tak też było w życiu matki Kazimiery. Przechodziła z niższych poziomów doświadczania Boga na wyższe. Był to jakiś rodzaj cyklicznego ruchu z ciemności w stronę światła. Jakby ze śmierci do nowego życia. Z umierania dla tego, co ziemskie i chwilowe. Do życia w tym, co wieczne i trwałe, ruch, który się nie zatrzymywał, ale wspinał się ciągle wyżej i zarazem głębiej, chcąc osiągnąć jeszcze większą jedność z Bogiem. Dusza przeżywa jakby nowe narodziny, lecz nie są one już narodzinami do czegoś, co będzie i tak już kiedyś obumierać ale do tego, co otrzymuje od Boga życie wieczne. Stwórca, który jest miłością, który jest również nieskończony, sprawia, że także ludzkie pragnienie posiadania go, bycia w nim i z nim jest nienasycone. Pragnienie to jest dziełem Ducha Świętego, który uzdalnia osobę do stałego wzrastania w Bogu. Takim pragnieniem.